Harry i Meghan po blisko 3 latach przerwy zdecydowali się na wspólny wywiad. Ostatni nie został zbyt dobrze przyjęty przez Royalsów. Teraz porozmawiali o bardzo ważnych kwestiach, pozostawiając kilka niedopowiedzeń. Księżna zdradzi kolejne sekrety rodziny królewskiej. Harry i Meghan, od kiedy opuścili rodzinę królewską, co chwilę mają nowy pomysł na siebie. Zaczęli od serii wywiadów, następnie była książka Harry'ego, serial na Netflixie, a potem podcasty i firma z produktami codziennymi Meghan. Obecnie przyszedł czas na kolejny wspólny wywiad pary. Porozmawiali o problemach, z którymi muszą mierzyć się od wielu lat. Harry i Meghan otworzyli się na temat hejtu i nękania w internecie. Niezwykle mocne słowa. Po raz ostatni wspólny wywiad Harry'ego i Meghan można było zobaczyć w 2021 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło, jednak jedna kwestia ciągnie się za nimi od lat. Chodzi o nękanie w internecie, z którym walczą od początku swojej relacji. Teraz, w CBS Sunday Morning opowiedzieli nieco więcej o problemach związanych z hejtem. Oboje przez długi czas nie mogli sobie z tym poradzić. Dziennikarka prowadząca wywiad wspomniała także o tym, że Meghan miała swego czasu myśli samobójcze. Księżna szybko odpowiedziała swojej rozmówczyni, potwierdzając ten fakt: rozumiem, dlaczego to robisz, nie spodziewałem się tego, ale rozumiem. Kiedy przechodzisz przez jakikolwiek poziom bólu lub traumy, wierzę, że częścią naszej uzdrawiającej podróży jest możliwość bycia naprawdę otwartym na ten temat, powiedziała Meghan. Będą kolejne wywiady z Harrym i Meghan? Ekspertka nie ma wątpliwości, oczywiście rozmowa Harry'ego i Meghan w CBS Sunday Morning przykuła uwagę brytyjskich ekspertów. Według Kate Mansi z The Times można spodziewać się kolejnych rewelacji ze strony Sussexów. Uważa, że Meghan pozostawiła wiele niedopowiedzeń i otwartych furtek, a to oznacza, że w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się kolejne propozycje wywiadów. A te po raz kolejny mogą nie spodobać się rodzinie królewskiej. Jej ostatni wywiad jest o wiele bardziej interesujący, ponieważ pozostawia szeroko otwarte drzwi dla dalszych rewelacji. Jeśli Meghan będzie kiedykolwiek skłonna do zanurzenia się nieco głębiej, księżna na wygnaniu może zdecydować się przyjrzeć bliżej swojemu czasowi spędzonemu w pałacu, zaznaczyła ekspertka.